Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Hilewicz. Madam. Witamy. Wy? Zaczynamy dzisiaj wyjątkowo na pudelku. Okej. Okay. Słuchajcie, bo dzieją się rzeczy po prostu bardzo ważne, które również warto poruszyć, okej? Okay? Mm-hmm. Czy kojarzycie panią Laurę Siekę? Sieka. Bo ja nie. Sieka nie kojarzę. Pani Laura Sieka wzięła udział w trzeciej edycji Love Island. No, my oglądaliśmy tylko pierwszą. Tak, my skończyliśmy przy pierwszej, ale nadal to trwa. Nie powiemy za dużo na temat dokonań pani Laury Sieki. Być może jest rewelacyjną postacią. Prawdopodobnie tak jest. Też tak sądzę. Natomiast jej sposób macierzyński, można by tak rzec chyba, wzbudził spore kontrowersje w ostatnim tygodniu, słuchajcie. No, spore. Ale zanim, to jeszcze może tutaj przybliżę sylwetkę. Pani Laura Sieka nie znalazła miłości niestety w Love Island, szok totalny. Po powrocie z wyspy związała się z niejakim Bartkiem. Tak, z Bartkiem się związała, słuchajcie. Niecały rok później urodziła się córeczka. Potem rozstała się z Bartkiem. Ale teraz jednak postanowili spróbować jeszcze raz i wrócić do siebie. Więc już zapowiada się nieźle, nie? Już zapowiada się nieźle. Ale idziemy w kompletnie inną stronę. Ponieważ pani Laura, jak podejrzewam większość uczestniczek i uczestników programów pokroju Love Island, uwielbiają dzielić się wszystkim na swoich social mediach różnymi, wiecie, filmikami i zdjęciami dotyczącymi jej córeczki. No wiadomo, że jak się ma dziecko, to trzeba je wykorzystać. No. Się na nim zarabia, bo no, to po chyba to jest. Chyba istnieje, żeby się tak? Przynajmniej zwróciło. No raczej. Słuchajcie, no ale ostatnio... Co ostatnio? O krok za daleko poszło. No ale to powiedz nam już to! Mianowicie, na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym jej niespełna roczna córeczka zajada się parówkami. I Polacy jakby no! No, bitch, no! To wystarczyło. Jak ja widzę, słuchajcie, no. Jak ja widzę nagłówek, nieważne jak się nazywasz, kim jesteś, skąd pochodzisz, co zrobiłeś ze swoim życiem. Jeżeli ja widzę, że swoje po prostu kilkumiesięczne, czy kilkumiesięczne, nie cały rok. No tak. Dziecko karmisz parówkami, chwalisz się w tym sieci i ludzie ci piszą, że jesteś jakaś pierda. No to jakby ja wchodzę w to. No raczej. Kupuję to i o tym mówimy. Słuchaj komentarz, albo dobra. Słuchaj. Dobra. Dlaczego podajesz dziecku przed pierwszym rokiem życia parówki? Przecież to syf! Wyobrażasz to sobie? Jakaś baba ci pisze z internetu, tak? Baba ci jakaś obca pisze z internetu, tak? To jest dramat. No. Laura tego tak nie zostawi. No, Laura odpowiedziała. Wszystko jest syfem. Biomamy. Wasze owoce też są pryskane. W powietrzu też jest syf. Moje wychowanie i nawyki są moją sprawą. I nikt nie ma prawa narzucić mi tego, co pisze ciocia Google, bo tego nie wolno. Przestańcie popadać w paranoję. Same jecie hot dogi z żabki. No. I pewnie jeszcze za te. Wiesz co chodzi? Jak to się zaczynało, bardzo mi się podobało. Wszystko jest syfem. Wszystko jest syfem. Ty zgadzam się. Ja też. To jest mood po prostu. To jest na koszulkę. Wszystko jest syfem. Tak, naprawdę. To po pierwsze. Po drugie to paranoja. A po trzecie, same jecie te hot dogi z żabki. Tak. I to jeszcze z tej żabka pewnie do mnie papa. Tylko że już ty nie zjadły, pomylą, a później go daga zapala. Ale mam dobrą wiadomość, słuchajcie, mam dobrą wiadomość, bo się, ja wiem, złapałeś no, się dziecko za głowę. Wydało oświadczenie. Niestety nie, ale część fanek wykazała zrozumienie i poparła to, że kilkumiesięczne dziecko Laury je parówki. Słuchaj, bo już w dalszej części tego artykułu ona już jest modelką. Czy ona nie pracuje przynajmniej przypadkiem w Rogerze, ma ginekolog? Bo zaczynała tamta też jako stażystka, w połowie dnia była modelką, słuchajcie. Modelka opublikowała nawet w relacji słowa, które padły, gdy zorganizowała dla obserwujących Q&A. Odniosła się tam po raz kolejny do krytyki ze strony internautów. Na temat tego, że karmi kilkumiesięczne dziecko parówkami. Moje podejście się nie zmieni, mimo że mam 24 lata. Zostałam wychowana na starych zasadach i nie mam zamiaru chuchać i dmuchać na moje dziecko. Bardzo
dobrze, bardzo Laura. Dobrze. Wspieram to. Ja tak samo. Dziecko niech je parówki, a jak nie będzie chciało jeść parówki, to trzeba po prostu szmatą je zdjąć. Tak kiedyś było? Na starych zasadach się zachowujemy po prostu. Ale absolutnie się zgadzam. Ja tak samo się zgadzam. Wiecie, ja teraz nie jestem w stanie powiedzieć, ile ja miałem miesięcy czy lat, bo nie zapisywałem sobie tego. Nie było wtedy jeszcze telefonów. Ale ja mam jakieś telefony. Przebłyski. Ja mam jakieś przebłyski. Nie było. Ja mam przebłyski, jak słuchajcie. Wiecie czym mnie karmili rodzice? Mielonką. I co? Z tą galaretą. Jak ja kiedyś uwielbiałem mielonkę. Przepraszam, kto rozlicza moich rodziców za mielonkę? Dlaczego oni chodzą jeszcze? Dlaczego oni zostali skancelowani jeszcze? O co tu chodzi? Co jest lepsze, parówki czy mielonki? Ja nie wiem, może... Więc naprawdę, dajmy może tej Laurze spokój. Jeżeli jej dziecko jest zadowolone z parówek, to niech je po prostu je. Póki nie powiedziało, że nie chce, że nie lubi. Jak udzieli wywiadu. Gdzie powie, że nie chce jeść więcej parówek, to wtedy ale mama Laura zmusza. To wtedy możemy zrobić akcję hashtagową. Tak, free dziecko Laury. Się, tak. Planeta.pl, moi drodzy, przenosimy się na taki portal. Ale jaka, która planeta? Planeta. Ale jest wiele planet. Nie, jest jedna tylko. Jest tylko jedna? Jest jedna płaska planeta. Okej, okay. A dookoła niej Słońce krąży. Tak. Dobra. Słuchajcie, nowe badania donosi nam Planeta.pl. Data końca świata na ostatniej wieczerzy. Da Vinci ukrył kod. Jest taka watykańska badaczka. Sabrina Sforza Galitzia. To jest ta nastoletnia czarownica? Tak, to jest ona. I ta nastoletnia czarownica, moi drodzy, od lat, jak donosi nam Planeta.pl, szuka na fresku Ostatnia Wieczerza Leonardo da Vinci ukrytych wskazówek. Jezus Maria, ten obraz jest i ona tak całymi dniami siedzi przed nim i szuka. Tak. I pani Sabrina, nastoletnia czarownica, zbadała fragment wokół lunety, oni piszą. Czyli fragmentu sklepienia kolebkowego nad oknem w środkowej części obrazu. Twierdzi, że znajduje się tam wskazówka dotycząca daty końca świata i nowego początku ludzkości. To Edyta tym mówiła. Tak. Watykańska badaczka zapewnia, że istnieje kod Da Vinci, tak jak w tych książkach. To był przecież film. Film był na tej podstawie. No to ona nie wie o tym, że ten film już powstał. Może nie widziała. Bo ona cały czas jest na obraz. Jezus Maria. Sabrina, wake up. Nie chcę ujawnić, jak rozszyfrowała matematyczno-astrologiczną zagadkę, którą Da Vinci miał zostawić ukrytą w ostatniej wieczerze. Sabrina's secret. Zdaniem badaczki, przepowiednia mówi, że nasz świat zginie w wyniku wielkiego potopu. Ma on się rozpocząć w pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca 4006 roku. Zakończyć 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych. Z dokumentów wiadomo z kolei, że Leonardo da Vinci uważał, że dzień ten będzie nowym początkiem ludzkości. Poczekaj. 4000 coś tam. 4000. Czyli chcesz mi powiedzieć, że jeszcze 2000, jeszcze drugie tyle ma to wszystko krążyć? Tak. Żenada. Żenada, Sabrina, żenada. No ja jestem zawiedziony bardzo. Sabrina, ja jestem twoimi poczynaniami. Naprawdę. Może pomyliłaś, jakiś błąd popełniłaś tam. Ja bym to przeliczył jeszcze raz. Jak już usłyszeliśmy, nie możemy się niestety spodziewać końca świata zbyt szybko. Przykro. Dlatego no, nadal pozostaje ludzkości rozmnażanie się. Dramat. Karmienie swojego potomstwa parówkami, jak już wspomnieliśmy o tym. Jeśli już, to tylko. Tylko. Takie najlepiej 0% mięsa. Pozostając trochę przy temacie dzieci, no to zacznijmy temat Michała Wiśniewskiego, bo to jest właściwie... Here we go again. Urodziło się kolejne dziecko. Urodziło się Michałowi kolejne dziecko. I tutaj teraz będą za chwilę nas czekały ostre wyliczenia, więc przygotujcie się na to. Ale zanim to nastąpi, to na Instagramie zostało wrzucone oficjalne oświadczenie, taki plakat właściwie powitalny zarówno u Michała Wiśniewskiego, jak u Poli Wiśniewskiej, to jest aktualna żona, gdzie możemy czytać takie coś. Witamy na świecie Noel Chloe Wiśniewski. Ładnie. Bardzo ładnie. Ja myślę, że bardzo ładnie, bardzo miło, bardzo słodko. Jak pewnie już się domyślacie, wzbudziło to kontrowersje oczywiście. Kontrowersje? Kontrowersje. Nie wierzę w to. Ale zanim przejdziemy do tych kontrowersji, pozwólmy sobie uporządkować rzeczy. Dla przypomnienia. Dla przypomnienia. Pola jest żoną numer 5.
Tak, prawda? Tak, piątą. Noel Chloe jest dzieckiem Michała numer 6. Ponieważ wcześniej mamy już tak Xaviera, Fabien, Etienne, Vivien i Falco Amadeusa. I Falco Amadeusa. To jest jedno dziecko. Tak, Falco Amadeus ma 2 lata chyba. Tak, Falco już przy tym ostatnim weszło, że już są 2 imiona. Mhm, więc tak. Właściwie nie wiem, czy nie powinny się mnożyć. Czy to nie są. Czy nie jest to podwójne dziecko? Nie wiem, jak to działa, ale widzę, że idą tym trybem i teraz mamy Noel Chloe. No i zaczęło się. Internauci, proszę, komentarze. Jakieś randomowe komentarze internautów. A nie mógłby być na przykład Maciuś? Piękne staropolskie imię. To jest jedno imię? Noel Chloel? Czy to 2 imiona? Noel to znaczy Boże Narodzenie, a Chloe to imię dla dziewczynki. Nic nie rozumiem. Masakra. Biedni ludzie po prostu. Tacy po prostu... Ja wiem. Rządni po prostu wiedzy i po prostu ludzie się inni z nich śmieją, jak oni po prostu piszą takie rzeczy. Ale wiesz, co jest najgorsze? Wszystko. Widzisz coś takiego, jesteś tym internautą i widzisz coś takiego, że coś takiego się dzieje i po prostu nie możesz przejść obok tego obojętnie, tak. Musisz po prostu zostawić komentarz, żeby widzieć. Dlaczego ma na imię inaczej niż tak. Ja myślę, że ma na imię. Ale nie, to jest totalnie normalne. Nie bójcie się, to jest totalnie normalne. Ja przechodzę właśnie do tego, że najgorsze jest to, że nie masz na to wpływu dalej, co się wydarzy. Nie ma... Że oni nie żyją tak jak ty tak, też. Po pierwsze, nie wiadomo nawet, czy ci odpiszę. Co powinno w ogóle, moim zdaniem, to powinno być wprowadzone jakaś ustawa, że celebryci muszą ci odpisać. A po drugie, no to nawet jeżeli większość komentarzy będzie negatywnych, to nie wiadomo, czy oni zmienią to imię temu dziecku. No. To nie jest fair, nie. Bo większość, mamy demokrację jeszcze tak, w tym kraju, podobno. Decyduje. Dotknęły te komentarze pole. Pole dotknęły. Ja podejrzewam, że po prostu wiesz, Pola jako żona numer 5, matka drugiego dziecka Michała, jeszcze nie jest na tyle odporna co Michał, który już po prostu tkwi tam, tak. Wiesz, trochę tym dłużej w tym wszystkim. Lat, tak. No i no, odpowiedziała. Odpowiedziała na jeden. Odpowiedziała. Komentarz. Tak. Następna internautka napisała. No. Chloe to nie damskie imię? Oczywiście, że damskie. W dodatku pisze się przez CH. A ona odpisała. Najpierw się dowiedz, a później komentuj. Michał Wiśniewski, tak jak wspominaliśmy w prasówce ostatnio, tak. Był również jakby członkiem. Członkiem był. Michał Wiśniewski był członkiem. Konferencji Polsatu dotyczącej tego festiwalu. No i później były te wywiady, więc wyjątkowo nie był pytany o zgrzyt pomiędzy Edzią a Dodą, tylko o jego 6 dziecko oraz kontrowersje związane z jego imieniem. I korzystając z okazji, pani z Plotka poprosiła Michała, aby Michał zaprezentował nam, tym prostym Polakom, robakom, jak się wymawia te imiona. Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne. Więc tak, bym chciał... bo jakby będziemy o tym dziecku mówić do końca naszych dni. Tak, do końca naszych dni, no. Właśnie. To ja uwielbiam tak. Myśl, że wiecie, za 10-20 lat nie wiadomo, co one będą od Janie Pawlać, ale będziemy obserwować to. Noel. Zróbmy to razem po prostu i spróbujmy razem wymówić. Dobrze. Noel. 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 Teraz wiesz. Noel. Dobra, a drugie. Chloe. 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 Teraz we. Chloe. Chloe. Noel. Noel. Chloe. Chloe. Jesteś w klasie, nie? Jest Maciek Kowalski, Piotrek Kupalski. Noel. Chloe. Wiśniewski. Noel. Chloe. Ja uważam, że super. Absolutnie nie śmieje się z imion, ani nic. Chcieliśmy, żeby dzieciaki jednak pozostały w tym samym ciągu językowym, w związku z czym stąd wybraliśmy francuskie imię dla dziecka. Ja uważam, że wszyscy powinni mieć jakieś takie imiona po prostu. Ja jestem za tym, żeby każdy się nazywał tak, jak się chce nazywać. Tak. Naprawdę. I jak byś się nazywał? Ja? Jakbym się nazywał? Uh-huh. Ale cię zaskoczyłem. O mój Boże! Bym się nazywał chyba... Wiesz jak? No. Noel! Noel. Chloe! Chloe. Padło też pytanie o tych ludzi. Których? No tych hejterów, no. Tych hejterów, te wszystkie baby wredne, co po prostu czepiają się. Tak, i on powiedział. Nic nie poradzę, no ja myślę, że to jest nasze dziecko i nasze szczęście i my będziemy. Noel jest jak najbardziej męskim imieniem, więc nie mamy już się czego czepiać. Mam nadzieję, że darujemy sobie te rzeczy, bo
łatwo sobie z perspektywy z monitora czy z telefonu na ten temat dyskutować. Ja myślę, że tutaj takie znaczące słowa padły. Ja myślę, że to jest nasze dziecko. No, ja myślę, że to jest nasze dziecko. Ja sam jest pewien do Michała Wiśniewskiego, ale ja się nie zgadzam z nim. Bo chyba on sam nie jest pewien do końca. Ja się nie zgadzam, bo to nie jest jego dziecko. On może sobie wymyślić jak chcesz, ale my też możemy sobie wymyślić jak chcesz. To jest dziecko opinii publicznej. Tak. I my jako opinia publiczna, tak. Jako fani, tak. Obserwatorzy, mamy prawo followersi, tak. Mamy prawo wypowiadać się, tak. Jeśli chodzi o dobro tego dziecka, tak. Jego imię, wychowanie, tak. Dietę, parówki i całą tak. Resztę. Naprawdę mamy prawo. Tak. Korzystajmy z naszych praw. Plotek, uwaga, uwaga, mamy plotek exclusive. Pound the alarm! Poprosił o komentarz w tej sprawie specjalistę. No raczej. Od imion. Od imion? Nie ma. Ale o wróża jakiegoś, który wróży z imion? Mam nadzieję, no. Doktor Czesak. Czesak? Czesak w rozmowie z plotkiem stwierdził, że no może być problem z tymi imionami. No, on nie wie, nie ma takiego zasobu danych, aby mieć pewność, czy te imiona już zostały zatwierdzone, przyklepnięte, a czy jeszcze nie. No, kto przez, będzie zabrania? Przez jakiś, nie wiem, rząd Reptilian, bo to oni rządzą no, Illuminati, tak. Pizzagate sprawy. Nie wiem, do kogo dokładnie się zgłasza w tych sprawach, ale no coś w tym tendencji. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia. I wybiera dziecku imię z urzędu. Co? W formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Chyba żartujesz. What? Że idziesz do urzędu z jakimś... I mówisz, ja chcę... Dla tego żeby dziecka. Żeby dziecko miało na imię Noel. Prawo. Noel. Chloe. Chloe. A oni mówią nie Mieczysław. Nie ma na imię Mieczysław. Do widzenia. Następny, wiesz, ta baba w tym okienku, nie? Tym taka. Mówi, to nie dzień dobry, a ona. Po co przyszedł? No dobrze, no nie. Znaczy, no nie wiem, czy fajnie, no bo jakby teraz co z Mieczysławem? Albo jakiś Mieczysław Szcześniak jest. I to pamiętam, że on. Mieczysław Szcześniak miał kiedyś fazę no. I nagrywał piosenki jako Miecz Szcześniak. No i co? I wtedy nikt mu nie zabronił. To prawda. To nie koniec, bo jeszcze w tej sprawie wypowiedziała się... Królowa. Jaka królowa? No jest tylko jedna królowa. Brytyjska? Tak. Aneta Korycińska, która w sieci znana jest jako Baba od Polskiego. I ogólnie stwierdziła, że no, te imiona mogą wywoływać kontrowersje, a nawet śmiech. To Noel. Noel. Oznacza rzeczywiście święta Bożego Narodzenia, a Chloe. Chloe. Które rzeczywiście tradycyjnie jest przez CH, a wiśnie postawiły na samo C, żeby było jeszcze oryginalnie. To jest imię żeńskie. Co zresztą sam Wiśniewski przyznał. Powiedział, tak. Państwo Wiśniewscy stworzyli neutralną płciowo konstrukcję. No ja nie wiem, no w, tak w ale... kraju katolickim jakiś... Chyba wiadomo, neutralne albo baba. Płciowo jakieś takie rzeczy. No to mi trochę zalatuje jakimś szatanizmem. Tak, jakimiś... genderami. Genderami ogólnie. Ja nie no. wiem, w jakim kierunku to tam oni planują, to, co z tym dzieckiem robić. Ja mam nadzieję, że ono będzie ochrzczone. Tak. Że pójdzie do komunii. Tam, nie wiem, ma 10 lat, jak pójdzie do tej komunii, to chyba mam nadzieję, tak. Że wyrzeknie się szatana. Obieca abstynencję od alkoholu. Czytałem, że tak się robi teraz. Na naprawdę? Tak, że, dzieciom, że te dzieci muszą obiecać abstynencję od alkoholu. To ogólnie wszystko pójdzie drogą Pana Boga, prawda? Tak, tak, tak. No, miejmy nadzieję. Będziemy po prostu trzymać rękę na pulsie, słuchajcie, i dawać wam znać. Mm-hmm. Amen. Dziękujemy wam bardzo za tę wspaniałą podróż. Polecamy się na przyszłość. Polecamy również kupić naszą książkę. Polecamy zostawić komentarze. Możecie zostawić przeróżne komentarze. Na jaki temat? Na temat na przykład proponowane imiona, kolejne imiona dla kolejnych dzieci. Wiemy, że będą. Wiemy, tak, że będą. Wiemy, więc... że będą.
Ulubione parówki. Ulubione parówki, aby dziecko pani Laury się nie nudziło. Tak. Co jeszcze wypatrzyliście i wypatrzyłyście na tym obrazie? Tak. Może jakieś inne daty, jakieś szczegóły, coś? Jest naprawdę dużo możliwości. Liczymy na waszą kreatywność, a tymczasem żegnamy się i do zobaczenia. Ha! Pa! Hejka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.